te 60 mieszkań wygenerowało zysk na poziomie 5 milionów złotych dla nas. Patrzcie, co się zmieniło na świecie. Po pandemii mnóstwo biurowców wypadło z obiegu, nawet tych nowych są dzisiaj wyburzane, bo działka jest więcej warta. Jak dobrze wiecie, zaczynałem od tego prostego biznesu, od flipów. To jest dla mnie prosty, łopatologiczny biznes i ja często uważam, że można mieć umysł Forresta Gumpa i robić flipy. Nie trzeba być wcale geniuszem do tego. Wystarczy robić to zgodnie z systemem. Tak, to jest jak smażenie jajek. Jak wiesz, jak to robić, to raczej tego nie spieprzysz. I to jest proste. I wy już to wiecie, że to jest dosyć proste. Tak? Jak teraz przejść dalej? Ja po paru latach skumałem, że już mogę robić tego dużo i to jest proste. Zacząłem robić trudniejsze tematy. Wchodzić w kamienicę, zacząłem robić flipy hurtowo. Wtedy właśnie pojawiła się Monika w moim biznesie. Zaprosiłem ją do tego biznesu, nauczyłem ją tego. To była pierwsza osoba, która otrzymała ode mnie permanentny mentoring. I wtedy zobaczyłem, że to działa. Tak, że mogę, nie tylko ja jestem taki genialny, ale też inni mogą to robić moimi rękoma. Więc Monika weszła do gry i jest ze mną do tej pory, już ponad 10 lat. I zaczęliśmy robić flipy trudniejsze, w większej skali i dużo, dużo inne. Natomiast wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak mogę skalować ten biznes. Dzisiaj to już widzę. Czyli ja uważałem, że lepiej robić 30 flipów w Lublinie niż, nie wiem, 60 flipów w całej Polsce. Bo trzeba struktury, paliwo, koszty, ludzie i tak dalej. I wtedy nie widziałem takich możliwości, jakie widzę teraz. Dlatego wszedłem w deweloperkę. Zacząłem realizować projekty deweloperskie i cały czas je realizuję. I uważam, że one są tak samo dochodowe jak flipy, natomiast dłużej się mrozi kapitał przy podobnej stopie zwrotu. I to są dwa różne biznesy. Jak myślicie, który biznes ja bardziej lubię? Flipy. I teraz ja robię, można powiedzieć, angażuję tyle samo czasu, energii, pieniędzy w jeden i w drugi biznes, bo to jest trochę dywersyfikacja i to jest deweloperka. Czym się różni od flipów i flipów hurtowych? Przede wszystkim, że jeżeli chcecie być milionerami, to w łatwy sposób możecie zarobić na flipach. Czyli zarobić swój pierwszy milion, drugi milion, trzeci milion, piąty milion. Ale jak chcecie być multimilionerami, to właśnie można robić to w perspektywie 5-10 lat w deweloperce. Bo we flipach można skalować do pewnego momentu, czyli robić te flipy, nie wiem, 10, 20, 30, 40, 50 być może w ciągu roku. I nie znam zbyt wielu osób, które robi 100 flipów i więcej. To jest trudne, uważam, tak? Możliwe, nie ma rzeczy niemożliwych, ale to jest trudne. Ale zrobić 100 mieszkań w deweloperce, to już ja znam setki osób, które robi powyżej tego. Czyli jest dużo większy potencjał, żeby zarobić wielkie pieniądze, wielkie miliony w deweloperce. Natomiast na flipach czy flipach hurtowych można zarobić te parę milionów. Ale mówmy się, parę milionów rocznie da się, byle jak, ale da się żyć, prawda? Z tych zysków. Tak, czasy są ciężkie, każdy milion trzeba liczyć, wiecie dobrze o tym. Tak? Dlatego ja uważam, że deweloperka daje dużą perspektywę. Jest też dużo bardziej wymagająca, ale kolejny przeskok z flipów zwykłych możecie zrobić właśnie na flipy hurtowych. I to jest pewna podstawa, nie widać tutaj, nie ma laseru. To jest pewna podstawa, na podstawie której ja zbudowałem biznes i ja dopiero zacząłem kupować moje mieszkania na wynajem, dopiero wtedy, kiedy robiłem te dwa biznesy, można powiedzieć, flipy hurtowe i cały czas, czy ja robię flipy pojedyncze? Tak. Czy ja będę robił? Tak. Dzisiaj, wczoraj, jutro będę cały czas kupował pojedyncze mieszkania. My cały czas kupujemy pojedyncze mieszkania. Nie jest tak, że ja tylko mówię, poniżej 5 nie kupuję. Kupuję. Schylam się po każde pieniądze, które się przykleją do buta. Nie? Po każde. Tylko, że najlepiej nie swoją ręką. Natomiast, wiecie, czy z wami robić pojedyncze flipy, czy z Moniką, my cały czas kupujemy mieszkania. Non-stop. Nie ma dnia i tygodnia, kiedy nie analizujemy kolejnej oferty, czy brać, czy nie brać. Non-stop kupujemy. I teraz to jest dopiero podstawa, która dała mi kapitał do tego, żeby wybudować swój majątek na wynajem. Dzisiaj ja mam około 100 mieszkań na wynajem, które kupiłem właśnie z tej podstawy, właśnie z tego biznesu. To właśnie na tym zarobiłem kapitał. I dzisiaj już jestem na tym rynku 14 lat i od 14 lat klepię te flipy. I chcę wam pokazać pewną drogę, bo to była moja droga i uważam, że wielu z was właśnie tą drogą podąża, żeby właśnie wchodzić we flipy, później je rozszerzać na trudniejsze, robić też deweloperkę i na końcu kupować za profity mieszkania na wynajem, które dają pewną gwarancję. I to, czy będzie to dla waszych spadkobierców, czy nie, to jest jeszcze kwestia dyskusyjna, tak? To jeszcze sobie decydujecie o tym, ale ja się czuję bezpiecznie, bo ja wiem, że ja tu jestem na tej scenie i robię to, co lubię. Nie robię tego, bo muszę nakarmić rodzinę. Ja na rodzinę już zarobiłem tyle pieniędzy, że już jakby na życie mi wystarczy. Ja to robię, bo po prostu to kocham. Lubię się z wami spotykać, czuję tą energię i tego się nie da na pieniądze przeliczyć.
I teraz bardzo ważne, żeby ten trójkąt osiągnąć, jest otoczenie. Czyli coś, co po co tu przyjechaliście. Po to, żeby sobie spotkać się z innymi absolwentami, którzy myślą w ten sposób, co wy, bo reszta świata mówi co? Nie uda się, to jest trudne, trzeba mieć pieniądze, już wystarczy tych lipów, albo no, mam mnóstwo obiekcji. Pamiętacie, ja często się pytam moich absolwentów, którzy przychodzą na salę, dobra, powiedzcie mi tak szczerze, kto z was ma znajomego czy znajomą, kto, to jakby się dowiedział, że przyjechaliście na szkolenie za 10 koła, to by powiedzieli wam, popierdoliło się, nie? No właśnie, dlatego wy siedzicie tutaj i zarabiacie pieniądze na flipach, a oni generalnie tam jakieś robią inne rzeczy, których wy byście nie chcieli robić. I to jest ta różnica, nie? Więc otoczenie jest bardzo ważne i po to jest ta konferencja, po to są inne konferencje, które są też na rynku, warto na nie chodzić, tak? Można być, inni też organizują, też. Ja zachęcam, żeby jeździć do innych społeczności. To nie jest sekta zamknięta, nie Lasiwca, ja nie zamykam was na nikogo. Nie mówię, że tylko ja jestem najlepszym, najważniejszym guru. Ważne, żebyście się rozwijali i czerpali też od innych, tak? Też zachęcam, żebyście jechali do mojej konkurencji też. Poznawali też tam ludzi z tej społeczności. Też żebyście jeździli, wiem, do Kuby Midla, on robi fajne eventy. Ela Liberta też robi fajne konferencje, gdzie jest sporo wiedzy i sporo ciekawych osób. Warto się rozwijać, warto jeździć też i... Kolejna rzecz to jest działanie. Czyli jakby bez działania wszystko inne nie ma sensu. Bo jakbyście sobie napakowali do głowy całą wiedzę tego świata i przegrali moją wiedzę w swoje głowy, bo bez kroku do przodu to jest nic nie warte. To jest tak, jakby ja bym się nauczył trudnego języka chińskiego, ale nigdy bym słowa nie powiedział. Umiem, ale nie powiem. To jest bezwartościowa kompetencja, za którą musiałbym zapłacić ileś czasu, żeby się tego nauczyć. Nie ma sensu, tak? Dlatego działanie jest bardzo, bardzo ważne. I kolejna rzecz to jest wiedza, bo bez wiedzy też ciężko można, wiecie, stanąć przy ścianie i walić głową w mur, no i w pewnym momencie ten otwór drzwiowy się wykuje, tak? Ale to zajmie bardzo długo. I teraz, czym jest flip hurtowy? Jak ja go w ogóle definiuję? Bo dla każdego może być on czymś innym. Dla mnie flip hurtowy to jest po pierwsze coś innego niż taki pojedynczy flip, który ja pokazuję na moim warsztacie podstawowym, gdzie on jest dużo bardziej trudniejszy, albo to są pojedyncze mieszkania, które są kupowane w udziałach, w kamienicach. Być może to są mieszkania, które są z trudniejszym stanem technicznym, z trudniejszym stanem prawnym, ale dużo bardziej kaloryczne, dużo bardziej efektywna jest. Czyli w tym samym czasie można zrobić flipa, na którym zarobicie nie 80, a 150 tysięcy, 120 tysięcy, bo będzie taniej kupiony, bo będzie tam trudniejszy. Inni fliperzy mówią, nie, to jest za trudne. Albo inni, którzy to zobaczą, mówią, nie, to jest za słabe. Jakby boję się. A ci z was, którzy już zarobili i którzy już zrobili parę flipów, mogą w to wejść. Teraz dla kogo jest jakby, może inaczej, czym się różni ten flip zwykły od hurtowego? Jest podobne zaangażowanie czasu, ale zysk jest wielokrotnie większy. Ja bym nikomu nie zalecał, żeby pierwszego flipa robił w modelu flipów hurtowych, bo uważam, że to jest jak trochę jazda. Wyobraźcie sobie, że szkolenie moje standardowe, to główne z flipów, uczy was jazdy samochodem. Natomiast to jest nauka jazdy Ferrari. Nie da się wejść do Ferrari na kursie prawo jazdy i zapierdzielać jak hołowczyc. Nie ma takiej możliwości. Pierwsza latarnia jest wasza. Dlatego tutaj trzeba mieć pewne doświadczenie, zrobić te kilka transakcji przynajmniej, żeby można powiedzieć wejść do tego samochodu i nim jechać. Tak? Więc czas jest podobny, zyski są dużo większe. Jest mniejsza konkurencja, bo wiele osób mówi, mam pełne portki i się boję kupić coś trudniejszego. Nawet fliperów, którzy flipują. Niektórym się nie chce, są leniuszkami i to też mówili tu moi przedmówcy, że tam, gdzie się innym nie chce, tam my zarabiamy pieniądze. Tam jest duży problem i większy problem, tym większy mamy zysk. Więc niekiedy na początku warto tych trudnych problemów nie rozwiązywać, ale później to dzięki nim się bogacimy. Dzięki nim, że nikt inny tego nie chce, my to bierzemy i działamy. Kolejna rzecz to jest możliwe finansowanie. Podobne do deweloperskiego, czyli w przypadku, jeżeli robimy flipy hurtowe, kupujemy budynek, kupujemy ileś mieszkań, to mamy o wiele bardziej dostępne finansowanie jak dla dewelopera. Czyli nikt nam, żaden bank na dzień dobry nam na pierwszego flipa nie powie, bierz co chcesz i my ci sfinansujemy wszystko, masz otwartą linię kredytową? Nie. Ale w przypadku flipa na przykład hurtowego, takiego jak nie wiem, przebudowa budynku, kamienicy, coś takiego, co trwa dłużej, to bank nawet na prognozach nowej spółki celowej jest w stanie udzielić kredytu inwestycyjnego. Czyli coś, co do tej pory nie było możliwe na pojedynczego flipa. Jak masz kamienicę, budynek, który kupujesz na rok, na półtora realizacji, to bank to sfinansuje. Szczególnie ten mały bank, niekomercyjny, spółdzielczy. Bo oni patrzą na to jak na mikrodeweloperkę i mogą się zabezpieczyć, mają trzymanie na nieruchomości i są bezpieczniejsi i nawet nie muszą mieć zdolności kredytowej.
Ja jako deweloper, jak się finansuję, to mam nową spółkę, nową nieruchomość i oni mi dają pieniądze na bazie moich prognoz, które ja zrobię, że będzie dobrze. I kto ryzykuje? Bank. Nie ja. Tak? Ja nigdy nie poręczam banku. Więc bank jest moim wspólnikiem, który bierze całą odpowiedzialność, znaczy największe ryzyko na siebie. I teraz możliwość też samorealizacji, czyli możemy dzięki temu zmieniać oblicze miasta. Ja mam wielką satysfakcję z tego, że jeśli kupię jakiegoś szrota, a później go zrewitalizuję i to jest później piękne, to naprawdę cieszy oko, tak? Jak kupujemy starą fabrykę i ją przerabiamy, to też jest o wiele większa satysfakcja niż jak po prostu robię w środku wydmuszkę i nikt tego nie widzi. Może ja, wiecie, nie mam jakiejś wielkiej misji do tego, żeby zmieniać oblicze tego kraju, bo nie jestem w stanie, ale mam satysfakcję, że jak przejeżdżam obok tych inwestycji i później widzę i mówię, synu, tata to kiedyś wyremontował, tak? Albo wybudował, albo coś. Więc jest to coś, czego nie ma na pojedynczych flipach. I kolejna rzecz to jest, im większe robisz przedsięwzięcie, tym większy masz zysk. Czyli im więcej kapitału obrócisz, większy obrót, znaczy się większa marża. Nie wcale koniecznie procentowo, często tak, ale większy zysk będzie koniec. Czyli jak przerobisz 200 tysięcy, to nie zarobisz tyle, co przerobisz 2 miliony. To jest oczywiste. I w flipach hurtowych łatwiej można te większe kwoty obracać. I dla kogo są te flipy hurtowe? Już to mówiłem, dla osoby, która zrobiła już przynajmniej kilka flipów. Nie ma co wsiadać do Ferrari bez prawa jazdy. Można wsiadać do Ferrari, żeby się go uczyć nim jeździć i to jest spoko, ale kiedy już mamy trochę godzin wyjeżdżone, nie? Kolejna rzecz to jest osoby, które już mają kapitał zrolowany, taki, który po prostu jest do... Możemy sobie robić swoje flipy już na takim poziomie, jakim robiliśmy, mamy nadwyżki finansowe. Albo czujemy, że nawet nie mamy nadwyżek, ale mamy potencjał do tego, żeby je pozyskać. Inwestorzy... Ja naprawdę mam potencjał na robienie 10 razy większego biznesu niż robię, ale go hamuję, bo też nie chcę brać za dużo na głowę, ale was zachęcam do tego, żebyście się rozwijali. Czyli jakby ktoś mi powiedział, Daniel, jutro będziesz robił inwestycje na miliard, to ja powiedziałem, okej, ale po co mi na miliard? Ja nie potrzebuję, tak? Jakbym był prezesem Orlenu, to bym się bawił za te pieniądze, tak? Ale jeżeli mam za swoje, to generalnie ja nie jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o kasyno, to... Byłem nieraz w kasynie i największa moja przegrana to była 100 euro. Ja mam bardzo dużą, jakby, albo małą awersję do ryzyka, czyli jakby nie jestem w stanie tracić pieniędzy. To jest taka moja wada. Ja nie jestem w stanie postawić i jakby, jeżeli chodzi o kasyno, to co mi się najbardziej podoba, to wiecie co jest? Że ja jestem kasynem. Ja zawsze wygrywam. To jest taka różnica. Czyli jak generalnie wchodzę w jakiegoś deala, to generalnie to ja wygrywam zawsze, na 100% i tak ustawiam tą ruletkę, że nieważne co się wydarzy, ja zawsze wygram. Zarobię albo dużo, albo bardzo dużo, a jak już rynek mnie podniesie na fali, to zajebiście dużo zarobię. A w najgorszym przypadku zarobię tylko dużo. I parę razy już mi się potknęła noga w życiu. Nie osiągnąłem swojego tej ceny zakładanej, ale jechałem po pewniaku i wtedy zarobiłem tylko dużo. Po prostu. Okay? I dla osób, które też jakby mają potencjał ludzki, czyli mają wspólników, tak? To o czym też mówił Jacek. Ja mam partnerów, mam też was, wy jesteście moim potencjałem. Ja z wami robię często flipy i dzięki temu mogę zarabiać więcej i wy możecie zarabiać więcej. Więc jeżeli macie kolegów, inwestorów, którzy mogą z wami zrobić jakiś biznes, wrzucić albo kapitał, albo pieniądze, albo jedno i drugie, to jest potencjalny potencjał. I dla osób, które... ze względu na lokalizację mogą łatwo zainwestować, tak? Po prostu, że może być ktoś, kto wam znajdzie jakiegoś deala, bo jest pod ręką i warto takie osoby mieć. Ja o zespole jeszcze fliperskim będę mówił. I teraz przejdźmy do tego, czym może być taka flipowa okazja hurtowa i jak takie okazje szukać, tak? I jakby tutaj standardowe metody poszukiwania flipów działają. I przypadkowo, szukając pojedynczym mieszkaniem, możemy się natknąć na flipa hurtowego. I to jest okej. Okay. Ja nie będę o tym mówił, jak szukać flipów, bo to wiecie dobrze. Byliście na kursie, macie tą wiedzę wdrożoną. Ale teraz wam powiem parę takich przykładów, jak my to robimy. Może wam pewnie coś otworzą oczy. Są takie strony, na przykład jak szukam inwestora. I tam są różne ogłoszenia. Czasem ogłoszenia z dupy, czasem fajne. Na przykład może być tak, że ktoś ma jakiś biurowiec i mówi... Ja go ogłoszę nie na Otodomie, o Likście, tam gdzie szukają ludzie tacy jak my, tylko na przykład na stronie szukam inwestora. Typu mam firmę, potrzebuję pomocy, bo pali mi się dupa.
nie? Mam firmę, mam budynek biurowy do sprzedania. Ostatnio byłem w takiej fabryce mebli, co gość mi powiedział, wybudowałeś mi piękny biurowiec, fabrykę, no ale okazuje się, że Black Red White nam położył biznes, bo nam nie płaci i mamy setki tysięcy kanap. Nie? I dlatego kupiłem od niego hurtem za pół ceny. Nie? Ale jakby widzę, ma budynek i pyta, nie chcesz tego budynku poniżej kosztu wytworzenia? Ja mówię, ja bym go kupił, tylko gdyby był w Lublinie. I przerobiliśmy go na mieszkaniówkę. I takie osoby, które mają tego typu problemy, takie różne zagwozdki, oni często nie myślą w kategoriach, wystawię na OLX-ie albo zadzwonię do inwestorów, bo nie znam ich inwestorów, tylko wystawię na takich stronach, gdzie prawdopodobnie wy tego nie szukacie tam. Tak? I tam mogą być potencjalne ogłoszenia typu wejdę we współpracę i teraz tam mogą być okazje, których nie będzie nigdy na rynku, przez które wejdziecie przez taką jakby dziurkę w drzwiach, taką szparkę w drzwiach, której rynek nie widzi. Na przykład, jeżeli chodzi o inwestora, to mogą być takie oryginalne filtry, typu szukam nieruchomości powyżej 1000 metrów, powyżej 500 metrów, powyżej 2000 metrów, takie, które są inne. No bo wiecie, wszyscy szukają mieszkań, każdy chce mieszkanie, ale my możecie szukać inne nieruchomości i powiem szczerze, że ja działek szukam tylko przez inwestora. Jakby wyszukuję, jakby moją robotą w naszej firmie jest to, żeby szukać jakby różne inne tematy. Mieszkaniami pojedynczymi zajmuje się Monika, ja wszystko co mi spadnie gdzieś tam, ktoś mi podrzuci, wysyłam do Moniki w Lublinie, jeśli chodzi o flipy, te lokalne, które my robimy. Natomiast jeżeli chodzi o działki, o inwestycje, to ja też sam tutaj przebieram i używam inwestora jako takiego huba, którym agreguję wszystkie rzeczy, czyli mamy słowa kluczowe, wykluczenia różne. Jak szukam działki pod mieszkaniówkę, to wpisuję wszystkie frazy mieszkaniowe, co to jest w planie mieszkaniowym, różne odmiany tego słowa, bo jak na autodomie bym to wpisał, czy na OLX-ie, to tego nie znajdzie. A tutaj to mamy i mamy kontakt do właściciela na zawsze. Nie? A jak ogłoszenie spadło, bo się komuś skończyło, ono znika. Także to są takie proste filtry, których możecie używać, żeby szukać takich hurtowych okazji. I to są budynki pofabryczne, to już bardzo lubimy takie rzeczy. I to jest druga szwalnia, którą w życiu miałem, którą zrealizowaliśmy razem z Jackiem. Tam zrealizowaliśmy 60 mieszkań. I te 60 mieszkań wygenerowało zysk na poziomie 5 milionów złotych dla nas. Więc to jest bardzo fajny wynik w 2 lata. I bardzo nam się jakby ten projekt podobał i tego typu rzeczy szukamy cały czas i ja wam zachęcam, żebyście też takie coś robili, bo to nie jest deweloperka, to jest taka quasi deweloperka, to jest flip hurtowy, dla niektórych być może trochę za duży, ale uważam, że warto nad czymś takim. To może być nie budynek 3500 metrów, jak my mieliśmy, tylko może być budynek 1500 metrów. I to już jest parę mieszkań. I to już można zrealizować. Oczywiście im większy, tym się bardziej skala robi, się bardziej opłaca, ale czy ja zaczynałem od pierwszy projekt deweloperski, wiecie ile ma metrów? Macie pomysł? No bez przesady. Szanujmy się, za 150 metrów to bym się nawet nie schylił, nie? Nie, no 500 metrów. 500 metrów miał mój pierwszy projekt deweloperski, było tam 6 mieszkań. Później robiłem większy, miał tam 1000 metrów. Później większy, i większy, i większy. Więc to nie musi być 150 metrów, no bo to już jest jakby bardziej flip hurtowy i podział jakichś mieszkań. A tego typu budynki też są w waszym zasięgu. Obiekty biurowe. Patrzcie, co się zmieniło na świecie. Po pandemii mnóstwo biurowców wypadło z obiegu. Nawet tych nowych są dzisiaj wyburzane, bo działka jest więcej warta. A w starych miejscowościach często można kupić szkielet budynku, budynek w dobrym stanie, poniżej kosztu jego wybudowania. Czyli można kupić sam surowe skorupę takiego budynku taniej niż generalny wykonawca dla dewelopera wymurowałby konstrukcję. Czyli i w tym masz już działkę, miejsca pod parkingi, żelbety i robisz tylko panierkę dookoła, instalacje, klatki schodowe i mówisz, że masz nowe mieszkania. I to jest też pewien model, na którym my zarabiamy, bo po pierwsze oszczędzamy pieniądze, bo kupujemy taką skorupę taniej niż jesteśmy w stanie ją wylać od zera, kiedy lejemy, bo czas, technologia. Po drugie czas, że my wchodząc na taką inwestycję mamy już zrobioną konstrukcję i te pół roku przynajmniej jesteśmy do przodu względem innych deweloperów. Nie? Więc jakby to po pierwsze kupujemy to taniej niż oni wytworzą, działkę mamy za free i jeszcze mamy szybszy czas. Powierzchnie magazynowe, które bardzo często są w centrach miast. My na przykład z Jackiem nie udało nam się kupić tej nieruchomości jeszcze, ale jesteśmy w procesie. Mamy taką działkę w centrum Lublina, nie powiem gdzie, która obecnie jest magazynem, nawet nieużytkowanym.
i tam za parę milionów chcemy ją kupić. I wiecie, nikt by nie pomyślał, że może być coś takiego z tak dobrą lokalizacją wykorzystywane na magazyn. A właśnie takie magazyny, ona nie jest nigdzie ogłoszona. Czasami wystarczy pójść, zapytać, porozmawiać z sąsiadami, porozmawiać z kimś dookoła, że takie coś może być świetną inwestycją właśnie, żeby przerobić to na mieszkania. Poza tym są jeszcze hurtowe zakupy od dewelopera. I dzisiaj uważam, w tym roku, to jest najlepszy czas na to, żeby pójść do dewelopera na zakupy. Ja nie tylko kupuję w Polsce, kupiłem też w Gruzji hurtowo. Kupiłem też, jakby w tym roku też kupiłem od kilku deweloperów lokalnie. Z Jackiem rozważamy właśnie 30 mieszkań kupienia od dewelopera. Dlaczego? Ja uważam, że rynek pierwotny ma duży potencjał. Natomiast rynek pierwotny wtórny jest regularny. Czyli zawsze, przez cały rok, niezależnie od okresu, pojawiają się na rynku wtórnym takie okazje, które my zbieramy jak grzybki. Pojawił się grzybek, zbieramy go. Natomiast na rynku pierwotnym jest pewna taka parabola. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jak jest lepiej, deweloperzy mówią, słuchaj, nie, ty jeszcze długo, nie, mam tu Kowalskiego, który zapłaci więcej i się przebijają. Ale jak Kowalskich nie ma, tak teraz, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że pewnie wiecie, że nie sprzedaje się najszybciej, natomiast nie ma jakiejś tragedii i dzisiaj wszyscy się wstrzymali znowu do tego programu i po programie będzie znowu jazda. I jakbym miał wam powiedzieć, że kiedy jest najlepszy moment, żeby dogadywać się z deweloperem, kiedy jemu najbardziej potrzeba, to właśnie teraz. I teraz pokażę wam pewne slajdy. Patrzcie sobie, to jest są mieszkania sprzedane przez deweloperów w 7 największych aglomeracjach. W drugim kwartale oni mieli najgorszą sprzedaż praktycznie od 1,5 roku. Najgorszą. Więc kiedy mi się pali tyłek? Nie mówię, że wszystkim, umówmy się. To są tłuste koty w dużej części. Ale statystycznie dużo łatwiej iść na ustępstwa z deweloperem, kiedy on potrzebuje sprzedaży, a nie wtedy, kiedy on na przykład w 3., 4. kwartale tamtego roku miał prawie 20 tysięcy umów. Czyli miał praktycznie drugie tyle, co teraz. Prawda? Dlatego to jest ten moment na to, żeby to wykorzystać. Tak? Tu popatrzcie, tu mam mieszkania sprzedane i widać pierwszy kwartał tego roku do drugiego. Widać spadek pomiędzy pierwszym kwartałem a tym drugim. Więc co im się pojawia w pewnym sensie? Pewien stresik, że nie wyrobił planów, które mieli założone bardzo, bardzo ambitnie. I wtedy na białym koniu zjawiamy się my. Nie negocjujemy tylko terminu płatności, ale i cenę. I dzisiaj deweloper jest skłonny do negocjacji, ale jutro, albo w sensie za pół roku, powiem wam, było, minęło, było, nie ma, trudno. I ci, co mieli kupić, to kupili. Tak? I teraz ja, pamiętajcie, chyba już dobrze wiecie, bo zawsze o tym mówiłem, że zawsze, jeśli chodzi o deweloperów, ja nigdy nie kupuję po cenie rynkowej, licząc, że ona spadnie. Ja jak kupuję od dewelopera, to deweloper płacze, że sprzedaje, jak ten Niemiec samochód. Sam jestem deweloperem i znam tą sytuację. I teraz, jak ja sprzedaję fliperowi mieszkanie, nie, to się zastanawiam i modlę się, żeby się nie wywrócił. Ponieważ ja już wiele razy mieliśmy taką sytuację, że mówię do Jacka, na przykład sprzedaliśmy ostatnio, Jacek, może my to kupimy, bo skoro on tu widzi potencjał, przeliczmy to jeszcze raz. I wychodzimy do wniosku, że mówię, to jest spekulacja, to nie są flipy. To, co on robi, to jest spekulacja. I ten fliper faktycznie nie kupił wszystkich mieszkań, połowę oddał. Zwrócił. Oczywiście przetrzymaliśmy jego pieniądze, można powiedzieć, zabalowaliśmy za jego pieniądze, tak jakby tak, czyli odsetki nam pokrył. Natomiast mieszkanie wróciło i sprzedajemy je drożej. I teraz chodzi o to, że ja nie spekuluję nigdy. Ja kupuję, jak deweloper mi schodzi z ceny. Zejdzie mi ten 1000 czy 2000 metra za to, że pomogę mu. Kupię mu od niego tanie mieszkania. Natomiast ja nie sprzedaję w ten sposób fliperom. Ja jak fliperzy ode mnie kupują, no niestety po tej drugiej stronie też jestem, to wtedy mówię, ok, ale ja muszę mieć z tego taki sam dobry biznes, jak sprzedaję Kowalskiemu. Tak samo dobry biznes. Czyli, bo inaczej sam bym kupił, jako fliper, tak? Bo jestem po dwóch stronach barykady. Dlatego ja częściej kupuję od deweloperów, których znam, którzy mają problem. W styczniu pamiętam, jak negocjowaliśmy, to było ciężko. Tak? Każdy mówi, no to teraz panie się sprzedaje. I ci sami dzisiaj do mnie dzwonią, mówią, Daniel, może byśmy wrócili do tematu. Nie? I pamiętajcie, to jest ten moment. Za pół roku zapomnimy o tej sytuacji. Nie mówię teraz, żebyście się pakowali pod korek i wszystkie po rodzinie zbierali pieniądze, kosztowności do lombardu i kupujemy mieszkania. Tylko sugeruję wam, że jeśli się zastanawiacie, to być może to jest dobry moment, żeby przejść się po każdym deweloperze i porozmawiać o jakie dzisiaj są możliwości, żeby kupić taniej mieszkania
i ewentualnie zaproponować swoją, ja na to mówię, bezczelną to złe słowo, bo to takie zuchwałą ofertę. Każdą ofertę. Ja ostatnio negocjowałem i jakby wycisnąłem tyle, ile się dało, a na końcu złożyłem jeszcze drugie tyle dyskontu i się zgodzili. Nie? Czyli przez miesiąc gadaliśmy i wycisnąłem tyle, ile mi dali, a na końcu powiedziałem, słuchajcie, dzięki za tą ofertę, ja proponuję drugie tyle. Nie? I poszło. I teraz tak, 2 miesiące temu by nie weszło, miesiąc temu by nie weszło, dzisiaj być może wejdzie, jutro być może wejdzie, a za 3 miesiące już nie wejdzie. To jest pewne okienko, jesteśmy dzisiaj na takim dołku i pamiętajcie o tym. I kolejna rzecz to jest, jeżeli chodzi o mieszkania wprowadzone do sprzedaży. Popatrzcie, deweloperzy mało wprowadzali ostatni rok, a teraz wprowadzili dużo, więc mają trochę towaru. Trochę już im się podpala ten tyłek, już czuć dymek. Nie? Tam nie będzie dramatu, to nie będzie boom, jakaś bańka na rynku. Bo to są liczby, powiedziałbym, że rynek to wchłonie, czy to w tym roku, czy w przyszłym, rynek się nie załamie od tego. Bo to nie jest, nie wiem, 300, 400, 500% więcej niż zawsze. To są w miarę stabilne liczby, ale widzimy pewną górkę, że wprowadzili więcej, sprzedali trochę mniej i to jest ten moment, żeby atakować. Teraz popatrzcie sobie, o ile więcej wprowadzili w pierwszym półroczu. Oni myśleli, że to już zawsze będzie tak rosło i że już będzie tylko i wyłącznie... Więc deweloperzy wprowadzili dużo na rynek i widać, że wprowadzili więcej, o często nawet 100 czy ileś procent, niż w tamtym roku. Tak? Pod ten program. Teraz wszyscy pod ten program też chcieli sprzedawać, programu nie ma, może będzie, nie wiemy. Ja wam powiem szczerze, że może to nie jest wbrew moim interesowi, ale ja bym wolał, żeby tych programów nie było. Albo żeby były, tylko takie, że potrzeba, bo one, wiecie, powodują to, że rynek jest niestabilny. Ja zarabiam na tym więcej, bo jestem beneficjentem tych programów, pośrednio, jako deweloper i flipper, wy też. Ale lepiej by się robił rynek, kiedy można by był stała pomoc jednolita tylko dla tych, którzy potrzebują, a nie, wiecie, a nie dla wszystkich. No, ale... I kolejna rzecz to jest kamienice. To jest jedna z moich kamienic, którą mam i wyremontowałem. I to jest też duży potencjał do tego, żeby robić ten biznes. I kiedyś ta kamienica wyglądała tak, jak ją kupowałem. No była taka trochę dosyć zapyziała i brzydka. I część z was z Property Master Clubu kiedyś mieliśmy na wycieczkę, pamiętam, na tej kamienicy, to widzieliście od środka, jak to wyglądało. I ta kamienica, musicie zwrócić uwagę, że zawsze jak kupuję kamienicę, jest pewne ryzyko rzeczy, które się nie da sprawdzić. Ja tam byłem parę razy z inspektorem nadzoru, z konstruktorem i wiecie co? Nigdy te stare rzuty nie oddają co do metra tego, co jest. I zazwyczaj jest albo za mało, albo za dużo. Pierwszy myk, który robi sprzedawca, to jest to, że oszukuje na metrach. Podaje wam powierzchnię z piwnicami i klatkami schodowymi i korytarzami. Tak? I później ci wychodzi cena z metra, o, 4000 zł. Mówię, to jest okazja. Ale jak odejmiesz te klatki schodowe to już i piwnicę, to już wychodzi 6 z metra. Tak? To już jest nieopłacalne. I tu miałem inną sytuację. Ja policzyłem, sam pomierzyłem te klatki i podejmowałem sobie powierzchnię za drzwiami netto do sprzedaży, taką jak liczy deweloper albo flipper. I podzieliłem to przez cenę, którą mogę dać i tak się po prostu tak ustawiłem się do przetargu po tym. I wiecie, co się okazało? Że kupiłem tę kamienicę, jak liczyłem, że ona ma 1000 metrów, a jak kupowałem, jak teraz mam i ją zinwentaryzowałem pod tym wszystkim, to tutaj zaadaptowałem poddasze, tu wykorzystałem piwnicę na mieszkania, tutaj cztery mieszkania w piwnicach. Generalnie i wyszło nagle 30% więcej, czyli kamienica ma teraz 1350 metrów. Nie? A jak liczyłem, to było tam niecałe 990 coś. Nie? Więc jakby ten potencjał udało mi się, ale pamiętajcie, że może być tak, że w drugą stronę pójdzie. Że wy liczycie, że ja nigdy nie liczę, że coś się uda. Ja jak kupuję taki obiekt, to liczę, że wszystko się spieprzy i wszystko będzie źle i się nie uda. I jak to się jakby, i nawet jeżeli to się wszystko zepsuje, ja dalej muszę na to zarobić dużo. Więc jeżeli się udaje wszystko, to ja mam dodatkowy bonus. Więc jak ja coś kupuję, to liczę najgorszy, najczarniejszy scenariusz w moim życiu. I nawet, wiecie, i ze 2 razy w życiu to mi uratowało skórę. Że jakby wszystko się sypało i dlatego, że miałem te bezpieczniki, plan A, plan B, plan C, to spowodowało, że miałem jeszcze alternatywę. I no to kamienica była to totalna ruina, chociaż nie była w najgorszym stanie. Kupowałem gorsze szroty, umówmy się. No i dzisiaj ta kamienica wygląda tak. Tak, jest już jakby pomalowana, jest zrobiona nowa elewacja zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Tak, i mieszkania, tam jest 35 mieszkań
o powierzchni 1300 kilkadziesiąt metrów. I ja kupiłem tę kamienicę za 3 miliony 100. Oczywiście wpompowałem tam jeszcze jakieś 6 milionów. 6 z hakiem, jeszcze wyposażenie pod wynajem. I wartość dzisiejsza to jest 15 milionów. Więc może być, że opłacało się dosyć, nie? To zrobić. I kolejna rzecz to jest podział lokali. I teraz to, co jest ważne w tej kamienicy, to jest to, że ja tam byłem panem, władcą. Mogłem sobie dzielić te mieszkania na takie, które uważam, że dostałem samodzielność lokali według tego, co ja narysowałem, że tak było jeszcze za Niemca, nie? I za Żyda, który tam to budował. Nie, więc można powiedzieć, że urzędy miast często nie mają tych planów i przyjmują to, co jest. Mieszkania sobie zalegalizuję procedurą, ale wszystko poproszę, żeby mi dali. I dali mi wszystkie lokale. Więc podział lokali też jest konkretnym metodą do tego, żeby zarabiać pieniądze. I my też dzielimy, kupujemy i dzielimy, ale tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że to się podzieli. I czasem jest tak, że nie zawsze macie tą 100% pewność, że się podzieli. I co robicie wtedy? Albo kupujemy przedstępnie na warunku, że ja podpisuję umowę, że jeżeli się spełnią te warunki, czyli uzyskam zgodę na samodzielność lokali, zgodę wspólnoty, zgodę tych wszystkich innych rzeczy, wtedy kupuję. Albo mówię tak, plan A to jest tak, że się uda, ale plan B jest to, że się nie uda. Plan C to, że to się nic nie uda. Jeżeli przy planie C ja dalej zarabiam dużo, przy tej cenie, którą sobie założę, to kupuję. Bo nawet jak się wszystko nie uda, to i tak zarobię. Czyli jak kupuję taki lokal z opcją podziału, ale bez gwarancji, to muszę kupić tak tanio, żeby nawet bez podziału się to opłacało i było to sprzedawalne. Wtedy, jak tak ustawimy sobie grę, to wtedy my jesteśmy kasyno, tak? A rynek stoi po drugiej stronie i kręci tą ruletką. Nie? Tak musicie patrzeć na to. Więc tu też jest duży potencjał. Też wiem, że Olga i Maciek też robią podziały i dzisiaj też będą o tym mówili, więc wam powiedzą o swoim case'ie i jak zarabiają na tym. Więc ważne jest to, żebyście ruszyli w poszukiwaniu okazji. I to jest jakby polowanie, tak? Więc szukajcie potencjału w takich przemysłowych dzielnicach, gdzie są jakieś stare obiekty, są, wiecie, trawa rośnie, nikt tam nie idzie, można zapytać sąsiada, sprawdzić na narzędziach, o których za chwilę powiem, kto jest właścicielem. Tam, gdzie są tam jest duży potencjał, tak? Popatrzcie sobie, na przykład tutaj mamy plan rewitalizacji, widać sobie jakieś obiekty, które są rewitalizowane, widać sobie, w którym miejscu ta rewitalizacja będzie. Poza tym zwróćcie uwagę na takie przemysłowe dzielnice. Tam też między blokami czasem się pojawi jakaś plomba, jakiś budynek, coś zarośnięte i tam świetnie można zrobić blok. Teraz pokażę wam narzędzia do flipowania hurtowego. Pierwsza sprawa to jest Geoportal. Myślę, że już go znacie częściowo, tak? Tam można znaleźć informacje na temat, jakie są media, kto jest własność budynku, czy jest własnością KLER, czy jest Skarb Państwa, czy jest firma prywatna. Geoportale są lokalne i jest ogólnopolski. Ja lubię te lokalne, ponieważ te lokalne dają więcej narzędzi, więcej podkładów. I niekiedy są nawet zdjęcia z 30 roku. Widać, co tam było 100 lat temu. Druga sprawa to jest, gdzie są plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, czyli możecie sobie sprawdzić, na jakim terenie są plany. Niby ma być tak, że plany za chwilę będą wszędzie, że już cała Polska będzie w planach. Z jednej strony daj Boże, a z drugiej strony Matko Bosko. Jak będą robili plany na szybko, to te plany będą z pogwałceniem interesów właściciela, prawda? I teraz tam będzie, tam gdzie jest burdel i bałagan, tam co jest? Miejsce na biznes. Nie bez powodu się mówi, że się największe fortuny rodziły podczas wojny, nie? I jak jest zamieszanie, to nie ci, którzy wejdą za 5 lat na rynek, zarobią pieniądze, tylko wy, którzy w tym zamieszaniu jesteście i jesteście zorientowani. Dużo bardziej niż właściciele tych gruntów, gdzie będzie plan. Kolejna rzecz to jest KRS, czyli sprawdzenie, na przykład jeżeli mamy jakiegoś partnera, to sprawdzenie jego sprawozdań finansowych, dlaczego sprzedaje, być może ma ból dupy, być może ma jakieś problemy finansowe, jest na stracie i warto, żeby zanim kupimy coś od jakiejś firmy, sprawdzić tą firmę i ją przeanalizować. Kolejna rzecz to jest KRS, tak? Tutaj właśnie możemy sprawdzić sobie sprawozdania. Ja najczęściej to robię przez albo rejestr.io, taką stronę, albo przez Aloe. Aloe.com chyba? Aleo. I tam mam od razu sprawozdania finansowe firmy, podane po prostu na dzień dobry. Kolejne, że to jest księgi wieczyste. I dzisiaj księgę wieczystą można w łatwy sposób kupić na stronie księgiwieczyste.pl, zarejestrowaną na Seszelach.
kiedyś. Dzisiaj są oni zarejestrowani w Stanach, w Delaware. Księgi wieczyste, można kupować numery do ksiąg wieczystych w internecie i sobie sprawdzać, kto jest właścicielem działki. Na przykład. Pokażę wam to później na przykładzie, tak? I kolejnym narzędziem, żeby więcej zarabiać na flipach na rynku takim hurtowym, jest to, żeby znać najlepszą strukturę, która jest. Ja na swoim szkoleniu z flipów pokazuję wam, jak na początku zacząć, jak się rozpędzić. Bardzo rzadko kiedy wspominam o strukturze takiej właśnie holdingowej. Kolejna rzecz to jest takie narzędzie dosyć nowe, scanner.com, które może wam pomóc szukać flipów hurtowych. To jest na przykład akurat to miejsce, w którym jesteśmy tutaj dzisiaj, mamy tutaj tu konferencję. I tam bardzo szybko można sobie pobrać po prostu numer działki, identyfikator działki, bo każda działka w Polsce ma swój unikalny identyfikator, który jest przybity do księgi wieczystej. I tutaj sobie szukamy tu działkę, klikamy i możemy za 30 zł odkryć księgę wieczystą, czyli kupić sobie numer księgi, żeby ją później na stronie ministerstwa odczytać. Tak, czyli możemy tego używać, to jest tańsze niż księgiwieczyste.pl o 25%. Kolejna rzecz, też, której nie wszyscy wiedzą, to jest wyszukiwarka pozwoleń na budowę. Czyli jeżeli jakakolwiek decyzja o pozwoleniu na budowę bądź zmianie pozwolenia była wydana, to jest w publicznym rejestrze, o którym mało kto wie. To jest taki rejestr, on się nazywa rejestr wydanych tam decyzji i zmian, i zgłoszeń. Wniosków, decyzji i zgłoszeń. I tu możemy sobie wpisać ulicę, dzielnicę, miasto, datę i macie wszystkie pozwolenia na budowę, wszystkie spółki, które zostały złożone pozwolenie, decyzja jest wydana, widać wszystko. Czyli na przykład kupujemy jakąś działkę, obiekt, to możemy sobie patrzeć, kto dookoła co buduje i będzie budował, co może zwiększyć naszą atrakcyjność. Czyli ja kupuję jakiś na przykład szrot, tak zwany granat do remontu na mieszkania i patrzę całą dzielnicę, co tu się będzie działo dookoła, czy będą budowali sieć, czy już jest pozwolenie, czy będzie, wiecie, więc to jest jakaś tam analiza perspektywy tej lokalizacji. Okej, okay. Kolejna rzecz, to jest najlepsze narzędzie na świecie inwestora i warto jest to, żebyście tego używali, tak? My tego używamy, dzięki temu też mamy okazję. Ja mam tą samą wersję, co wy, żeby nie było. I dokładnie tak samo tego używam. Oczywiście my wiemy, jak to działa od środka, tak? Natomiast my też szukamy okazji hurtowych właśnie na inwestora, ale też i analizujemy do funduszu, co się nadaje, co się nie nadaje pod właśnie przez inwestora. I teraz to jest kolejna rzecz, to jest zespół tego hurtowego flipera. To jestem ja, to mój zespół. Tak? I warto jest, żebyście ten zespół mieli. Żeby ten zespół, to może nie wygląda jak Dream Team, ale chodzi o to, żeby zespół flipera składa się z kilku osób. Po pierwsze, to jest konstruktor. Jak kupujecie stary budynek, to powinien być ktoś, kto nie siedzi w domu i projektuje konstrukcję, tylko ta osoba, która ma wykonawcze doświadczenie w analizie starych budynków, która robi operaty, robi ekspertyzy. Bo konstruktor, który, wiecie, skończył szkołę, dostał dyplom i, wiecie, narysował na praktykach parę projektów, on może się nie znać, on może tego nie czuć. Jak wchodzę z konstruktorem, który ma doświadczenie, to on mi pokazuje rzeczy, których ja nie widzę. Tak samo jak lakiering samochodowy mówi, panie, to jest malowane, ja mówię, gdzie? No nie widzę. Tutaj. I on to wie. Tak samo konstruktor, który widział setki kamienic, to on wie każde pęknięcie, z czego wynika i czy to jest groźne, czy nie. Więc warto tego konstruktora dobrego mieć. Można go znaleźć na przykład poprzez projektanta, który też się zajmuje takimi tematami. On na pewno współpracuje z kimś doświadczonym, więc warto taką osobę brać na wizję. Kiedy ja biorę konstruktora na wizję? Na dzień dobry? Nie. Na dzień dobry ja oglądam nieruchomość, oglądam ją swoim okiem, wrzucam na początku na swój bębenek i zobaczyć, czy jest po prostu potencjalna okazja. Jeżeli mi to wychodzi i jest potencjał na uzyskanie takiej ceny, dopiero wtedy mówię, dobra, angażuję pieniądze i biorę konstruktora na pierwszą wizję. Jak on jest dalej na tak, to siedzimy, procedujemy dalej. Nigdy nie składam oferty, zanim nie jestem pewny pod kątem konstrukcyjnym. No chyba, że konstrukcyjnie, wiecie, jest prosty temat, kupuję mieszkania w istniejącym bloku, no to jakby nie biorę konstruktora. Ale pamiętajcie, że flipy hurtowe i mieszkania w kamienicach to jest coś bardziej ryzykownego i na przykład w kamienicach, które ja kupowałem, miało być wszystko, stropy miało być lane, ale wiecie, jak budowali kamienice 100 lat temu, to nie było jak teraz, że szło wszystko systemem.
Tam wtedy co było, to ładowali do tych stropów. Co było, to z tego robili strop. Jedna skrzydło powstawało w 1930 roku, drugie w 1920. To już były inne czasy i były inne materiały i może i czasem jest tak, że całe skrzydło jest kleinowskie, stropy, a jedno jest na przykład, jedno, dwa mieszkania może być drewniane. Więc odkrywki trzeba robić wszędzie, w każdym lokalu, niezależnie od tego, jak dużą kamienicę kupujecie. Kolejna rzecz, architekt. I to jest nasz taki członek zespołu, który jest bardzo odpowiedzialny i on może wam zarobić mnóstwo pieniędzy, ale jednocześnie przepalić mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy. Czyli dobry architekt wam pomoże i zbuduje wartość, a zły architekt spowoduje to, że wasz biznes będzie leciał w dół i czas realizacji wydłuży się o rok albo o dwa i tak dalej. Trzeba go trzymać krótko, na krótkiej smyczy, jakby przykręcić te jaja po prostu do granic, wiecie, żeby wywiązywał się z terminów i każdy projekt to jest jak nasz kontrahent. Trzeba go pilnować. A nie mówić mordo, jak będziesz miał, to wyślij. Czyli nigdy. Po prostu trzeba go pilnować i najlepiej by było brać na przykład nie kogoś, kto projektuje domki, bo ja do domków mam inną osobę, do kamienic mam innego projektanta, do osiedli mam inną. Czyli nie brać kogoś, kto robi duże kubatury, bo ta osoba będzie miała w dupie waszą kamieniczkę. Nie brać nikogo do domków, bo ta osoba sobie nie poradzi z kamienicą, bo być może pierwszy raz ją widzi. I nie wie w ogóle, wy już widzicie więcej niż ten projektant, więc jak on ma wam pomóc? Trzeba wziąć kogoś, kto zajmuje się kamienicami i ma doświadczenie w kamienicach. Skąd wziąć taką osobę? Z urzędu. Pani, która wydaje pozwolenie na budowę, siedzi w tym pokoju, ona wie, kto robi dobrą robotę, a kto robi złą. I można ją zapytać, tak jakby, który jest najlepszy projektant. Albo może inaczej, najmniej się myli, najmniej problemów z nimi jest jakby najbardziej sprawny. Bo te nazwiska, które na przykład są u nas w Lublinie bardzo znane i takie, wiecie, wow, czasami jest tak, że widzę, że się ci projektanci potykają sami o swoje nogi i zlecają coś swoim asystentom, podwykonawcom i to się nawet nie trzyma kupy. Zdarzy się. Doświadczony pośrednik. Teraz przy flipach hurtowych ważny jest ten pośrednik, ale nie taki, który wchodzi na rynek i jest młodym wilkiem, który dwa tygodnie jest po szkoleniu, tylko ja widzę, że te starsze osoby, które już są 5-10 lat na rynku, to one mają te relacje z właścicielami budynków, kamienic, już mają pewne, nie wiem, chodzili z kimś kiedyś do klasy. Może nie chodzi o wiek tej osoby, ale pewne doświadczenie. Ja jak patrzę wstecz, to jak kupiłem jakieś tematy hurtowe, to kupiłem od ludzi, którzy są na tym rynku, czasem mają coś spod stołu, czasem do mnie zadzwonili, to nigdy nie byli świeżaki. Świeżak może ci znaleźć mieszkanie albo je sprzedać. I okej. Ale raczej kamienicy nie przyprowadzi ci ktoś, bo nikt nie powierzy świeżakowi trudnego budynku. Ja pamiętam, jak ja byłem świeżakiem na tym rynku, byłem pośrednikiem i miałem pośredników, to ani nigdy ja, ani nigdy moi agenci nie sprzedaliśmy tematu trudnego i dużego. Po prostu. To było ponad nasze możliwości. Dlatego ja widzę, że tylko doświadczone osoby są w stanie taką transakcję poprowadzić. Więc wy musisz szukać kogoś, kto jakby... Jak z pracownikiem pracować z pośrednikiem, to jest to, żeby mu mówić, słuchaj stary, szukam czegoś większego. Jakbyś tylko coś miał, to do mnie dzwoń. I teraz trzeba mu przypominać to co dwa miesiące, bo on za rok już będzie zapomniał, że ty istniejesz w ogóle. Chyba, że go spotkasz. Ja tylko spotkam jakiegoś pośrednika ze starych czasów, kiedy tam jeszcze z nimi wszystkimi chodziłem na imprezy, to zawsze mówię, pamiętaj o mnie, mordeczko, jakby coś miał, dzwoń jak w dym. Po prostu. I oni do mnie dzwonią, piszą, wysyłają mi te rzeczy, bo się odświeżam. Może nie dzwonię z książki telefonicznej, nie wysyłam SMS-ków przypominających, ale bo też jakby ja dzisiaj nie zajmuję się takim agresywnym szukaniem tego, to zawsze się przypominam i czasem takie spotkania. Ostatnio pojechałem na targi nieruchomości i spotkałem znajomą, od której kupiłem już ileś mieszkań, kiedyś w ogóle pracowałem dla nich jako agent nieruchomości, moja agencja sprzedawała im mieszkania. I dzięki tej relacji, że byłem w tym miejscu i w czasie, kupiłem kolejne mieszkanie, bo akurat się komuś wypadło i ja kupiłem po starej cenie. Tak? Dlatego, żeby cały czas być i się atakować. Notariusz. I teraz w przypadku flipera, jaki notariusz jest najlepszy? Nie tani. Dostępny. W przypadku flipów hurtowych niekoniecznie jest najważniejszy szybki notariusz, który zadzwonisz i mówisz, że jedziesz z klientem, on już czeka z rozrzeżoną drukarką. Tylko taki, który, można powiedzieć, jest w stanie tę transakcję ubrać w odpowiednią formę i was zabezpieczyć. Czyli tu nie chodzi o szybkość, bo taki temat nie ucieka od razu.
To nie jest tak, że ja idę oglądam kamienicę i muszę kupić dzisiaj. I zadatek na kolanie robiony. Nie, to są tematy, które się robi tygodniami. Więc tu musi być targ, który was zabezpieczy. I pomyśli też jakby, co by było, gdy ktoś się wycofa. W waszym interesie przede wszystkim, tak? Ja taki notariusz mam i chętnie z nich korzystam, z ich wiedzy. No, natomiast czasem jest tak, że kupujemy od spółki. Jeżeli kupujemy od spółki nieruchomość, to co powinniśmy, jak się zabezpieczyć na przykład? Czymś niestandardowym, tak? Po pierwsze, jak ja bym kupował, nie wiem, coś za 1, 2 czy 3 od spółki, to przede wszystkim płaciłbym po akcie albo na depozyt, ale jeżeli ja bym ktoś jakby sprzedawał spółce, to tak samo. Pieniądze na depozyt, jak jakby mam depozyt, podpisuję umowę, tak? Bo nie ma dużo takich, wiecie, transakcji trudnych albo oszukanych, ale sama osoba, która mi mówiła, wykonawca ma kolegę, który został oszukany przez dewelopera, który kupił, sprzedał ziemię za parę milionów nad morzem i deweloper dał mu tylko zadatek, a resztę nie dopłacił. I zaraz po akcie wstawił mu hipotekę. No i sobie buduje za jego pieniądze w innej inwestycji. Nie? Więc jakby ja ufam do pewnego granicy, szczególnie Kowalskim, natomiast jeżeli mamy przed sobą firmę, której nie znam, to traktuję to, jakby był koniec świata. Albo się dogadujemy, albo nie. Teraz biuro sprzedaży. Ja kiedyś budowałem swoje struktury, miałem swoją agencję, gdzie było 20 agentów, później miałem swoje biuro sprzedaży jako deweloper, a dzisiaj ja wiem o tym, że im mam mniej ludzi, to tym mam mniej problemów. Więc ja nie chcę prowadzić swojego biura sprzedaży, ja wolę do dobrego biura sprzedaży oddelegować tą rzecz. Czyli jeżeli są dobrzy agenci, to lepiej im zapłacić prowizję za efekt, niż samemu mieć ludzi, motywować ich, mieć menadżera do tego, biuro do spotkań i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc ja jestem zwolennikiem tego, jak macie taki pomysł, żeby założyć swoje biuro nieruchomości, to zadajcie sobie jedno, ale to jedno zajebiście ważne pytanie. Czy chcecie mieć czas, albo inaczej, czy chcecie mieć dużo pieniędzy i zająć się flipami, czy chcecie mieć dużo roboty i zająć się pośrednictwem? I też mieć trochę pieniędzy. Bo jakby praca w pośrednictwie nauczyła mnie jednej rzeczy, która mi się przydaje, ale wam się nie przyda. I ja już tyle set case'ów przerobiłem w moim biurze nieruchomości, tyle gówna już się wylało z szamba, tyle przerobiłem, że jak ktoś mnie zapyta, czy tu, czy na szkoleniu, to ja już mówię, słuchaj, nie kończ pytania, ja już wiem, już ci powiem. Ale czy wam jako fliperowi jest to potrzebne, że mi to doświadczenie, bo mnie to kosztowało mnóstwo pracy za... w stosunku do tego, co teraz wy zarabiacie, ja zarabiam za niewielkie wynagrodzenie. Czyli ja się musiałem tym ubrudzić i się nauczyć tego dobrze i ta wiedza nie jest wam konieczna, niezbędna do tego, żeby ten biznes robić. Więc jakby biuro sprzedaży jest ważne, żeby oddelegować, ja idzie wolę na outsourcingu jechać. Niech oni się zastanawiają, czy mają na paliwo, na biuro, na to, na tamto. Ja nie chcę mieć tych ludzi. Ja wolę im zapłacić 10 tysięcy prowizji za sprzedanie mieszkania, czy tam 8, czy ileś, żeby oni się sami zorganizowali, a jak oni nie dają rady, to co mogę z nim zrobić? Zmienić. Łatwiej zmienić biuro sprzedaży, niż pracowników wywalić, prawda? Nie? To jest o wiele prostsze. Czyli słuchajcie, nie wyrabiacie, nie realizujecie tego, tego i tego, kontrakt się właśnie kończy. Tak? I robimy casting na nowy zespół. I to jest o wiele prostsze po prostu. I jakby dlatego wolę mieć... Ja mam ludzi, którzy są mi niezbędni do tego, żeby robić ze mną biznes, którzy mnie wspierają i gdzie mi się to opłaca mieć ich u siebie pod swoimi skrzydłami i są dla mnie jakby najważniejsi i niezbędni. A wszystko inne wolę oddelegować, a nie robić wszystkiego sam.